Witajcie wszyscy, z tej strony znowu Starkej, a oto i, no, nie głoduj. No więc tak, bez zbędnych sergieli po prostu kontynuujemy. Ostatnio udało nam się zbudować garnek, przez co mamy jakiekolwiek zapasy żywności, a w dzisiejszych planach w sumie nawet nie wiem co jest, nie zastanawiałem się nad tym. No może poza kwestią zbudowania większego plecaka, czego brakuje? Trawy. A czego innego mogłoby brakować? Może też przy okazji jakieś farmy by się spróbowało ogarnąć i inne tego typu sprawy. Fish farm. Farma ryb. Kto by się spodziewał czegoś takiego? Nie, jak nic. Fajnie by było, gdyby udało nam się po prostu w dzisiejszym odcinku rozwinąć trochę bazę bardziej niż cokolwiek innego. Żadnych zwiedzeń, niczego. Gdyż i tak czuję się już spełniony po tym, jak udało się ostatnio, no, odblokować nową postać. Tak więc, no cóż. Po prostu dzisiaj tak na spokojnie i zająłbym się tą wyspą, tą drugą ewentualnie. Szczególnie, że mam też jakiś tam skarb do znalezienia. No i to w sumie rybia farma. Naprawdę mnie zachęciła. No ale oczywiście bym musiał pójść i polować na pająki, żeby ją stworzyć. A póki co mamy ważniejsze sprawy. Może nawet nie tyle co ważniejsze, co raczej bezpieczniejsze. Tak, to jest lepsze określenie. Jak na przykład stworzenie tego plecaka, czy cokolwiek innego tego typu. I moja agresywna ekspansja wycinkowa powodowała, że nie ma kokosów. Więc niestety farmery będzie musieli zostawić na kiedy indziej, a dzisiaj zająć się czymś bardziej przyziemnym. Dobra, aż wręcz przyjdę i zobaczę, co my tu mamy. A czego bym brakowało do Science Machine? Czy jakiego Science Alchemy Engine? Kamienia. No cóż. Chyba to chociaż zobaczmy, co jest potrzebne do podstawowych farm. Tam z dwie bym postawił na jakiś czas. Dobra, wiecie co? Może jednak nie. Ach, nie. Więc, no nie wiem w sumie, co nam najlepiej by przyszło dzisiaj zrobić, więc... To było potrzebne na drugą tą tratwę. A nie, chwilę, przecież mam inną. Tak, już zapomniałem o tym, że stworzyłem inną. To w sumie dzisiejszy plan będzie, tak jak mówiłem, rozbudować się. Chociaż najpierw bym pozwiedzał tą drugą wyspę, może znalazłbym coś, czego nie widziałem wcześniej. Wykopał ten skarb i w ogóle. Nie sądziłem, że uda się tak dużo osiągnąć tak krótki bądź co bądź czasie, ale nie będę narzekał. Mamy stałe dostawy żarcia, bo wodne chwasty, limpety i w ogóle. Tutaj można zbierać ostrygi bodajże? Nie pamiętam, jak to się nazywa, maslec, ale chyba to właśnie były ostrygi. Na tej wyspie większej mamy, z tego co pamiętam, trochę pawionków, jeszcze jakieś tam pojedyncze małe pyry są, ale... Bo pamiętaj, już się nie przejmuję tymi pojedynczymi. Jest pełno różnych materiałów w ogóle wszystkiego wokół. Nie, to... chyba nareszcie udało mi się coś osiągnąć pozytywnego. O! Nie było wążów przy skrzyni skarbów. Super. I... Wow. Wow, wow, wow. Mamy pirecki zestaw. Więc teraz tym bardziej przydałoby się stworzyć lepszą łódkę. Na którym niestety nie mam materiałów jak zwykle. Nie, 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 nie. Nie, Wolfgang, nie, nie wykopujemy. Niby warto byłoby to poprzenosić. I w ogóle zrobić taką farmę. No, na głównej wyspie. Jednakowoż. Nie wiem, czy to jest jeszcze dobry pomysł na tym etapie. Nie, nie ścinaj, podnieś to mięso. I co by tu zostawić? By ten pojedynczy kamyczek może być. I tak, pająki są. Zobaczmy, gdzie jeszcze czegoś nie zwiedziłem. Z tego co pamiętam, tutaj krawędzie już są odkryte, więc...
Na te wulkaniczne tereny u spodu można. A, super. Wziąłem coś, co już tak już straciło całą prawie ważność. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Lepiej to zostawię, bo jeszcze jakieś negatywy będą. No i oczywiście pełno pająków, jak zwykle. Nie wiem, że zostawiałem tego pojedynczego kamyczka. Tutaj sobie mogę nazbierać tego tyle, że w końcu zbuduję maszynę alchemiczną. Z moich obecnych obserwacji, moim największym wrogiem, jak nic, będzie trawa. Dlatego też pierwsza wyprawa morska, którą będziemy przeżywać po tym wszystkim, a przez tym wszystkim mam na myśli oczywiście rozbudowę bazy, to jak nic będzie zbieranie traw. I super, pająki już wyważą. A ja oczywiście nie mam drewnianej zbroi, bo po co? No ale to jest już raczej kwestia drugorzędna. Jednak da się przeżyć to wszystko unikając. Czyżby ta wyspa się okazała jeszcze większa niż przypuszczałem? Wow. Nie aż tak dużo większa, no ale jednak jest trochę różnicy. Ale są pochodnie, no owszem, mam. Będę tutaj pożara zrobić. I chyba nawet się pokuszę o pożar, ze względów tego, że nie chcę. Już się plączę, no ale po prostu dlatego, że nie chcę. No, ogniska odpalać, a pożarny też trochę węgla nazbieram, który jest bądź co bądź cennym materiałem na większość rzeczy. A nie, dobra, dzisiaj pełnia. No tak. Jak mogłem to zapomnieć? Już raz się dałem nabrać na tę pełnię. Przez to straciłem łódkę i w ogóle doprowadziłem do swojej śmierci. Pierwszej. A teraz drugi raz bym zapomniał o tym wszystkim? Nie, to super. Więc jeśli jest pełnia, to tam nie ma co się zastanawiać, ani nic, po prostu idziemy zwiedzać. Może znajdziemy coś cenniejszego niż się spodziewałem się. No a potem już rozbudowa bazy. No i znajdę wszystkie potrzebne materiały. Przez potrzebne materiały mam na myśli oczywiście głównie trawę, w mniejszym stopniu trawę, ewentualnie trawę i kokosy. To chyba tyle z tego, co potrzebuję. A wspomniałem w ogóle o trawie? No. Więc teraz już tak poważnie podchodząc do tematu, to. O super, mam już jestem już przepełniony tymi wszystkimi flintami. Ale warto w sumie. Nawet ich nie zbierać. Sam jeszcze. Dobra, już nawet nie wiem, co chciałem mówić. Więc może zaczniemy się od początku. Warto w sumie je pozostawić, zawsze będzie na zapas, jeśli będzie jakaś krytyczna sytuacja, w której no nie mamy jak ich pozyskać. Zawsze można tutaj się dostać i no w to wszystko sobie wziąć. O, ale ta wyspa jest olbrzymia. I zaraz oczywiście będziemy głodni, a materiałów na żarcie nie ma. Chociaż jakieś tam jedne klopsiki chyba będę mógł gotować. Albo nawet więcej, jeśli by udało się upolować pająki. A właśnie jeszcze, zanim zapomnę, muszę jeszcze wyciszyć telefon, bo lada moment może do mnie ktoś zadzwonić z pewną ważną sprawą, ale to nie są jakieś szczegóły, które mi chciałbym się dzielić na odcinku. W ogóle nie chciałbym się dzielić osobami postronnymi, jeśli da się was tak określić. Ale zobaczmy, co tam jeszcze. Mnie stan już głodowy jest taki, że przydałoby się chyba wracać na wyspę i coś ugotować i zeżreć. No chyba, że znamy całą wyspę. Wszystkie wonże i niewonże, wszystko co po prostu jest tutaj poukrywane, już jest nam znane. Normalnie nie czuję, jak rymuje. Jeszcze na pożegnanie weźmiemy wszystkie jagódki, które znajdziemy w pobliżu. I cóż. Chyba to będzie tyle z dzisiejszej podróży na tą wyspę. W dalszym ciągu potrzebuję kokosów, potrzebuję traw. Potrzebuję tylu rzeczy, że w sumie nie wiem, jakie mam zamiar to osiągnąć. I chyba bym był. Zmienić zdanie na ten temat i pójść na morską wyprawę już nawet dzisiaj. Bo jednak bez tej wyprawy wątpię, by udało nam się w sumie zdobyć materiał na cokolwiek. Chociaż mam trochę nawozu. Czasem zwykłego łajna, no ale nawozu. I mógłbym nawet przyspieszyć wzrost tych traw, bo jeśli niemal to działa na trawy. Chociaż mogę się mylić. Wiem, że na pewno to przyspiesza wzrost jagód, ale no.
Super, jakieś hałasy za oknem. Jakby tego było mało. Rodzinka dzisiaj spokojna, to nie, za oknem będą hałasować. Chyba nikt nie będzie miał okazji spokojnie nagrać odcinka bez żadnych problemów. Dobra. Więc tak. Wodny chwast, limpet i co wyjdzie? O, ratatouille. Niedobrze. To pozbędziemy się wodnego chwasta i... Co? Tak, a co to jest traktowane? O, super. Wiecie co, w takim wypadku nie mam jak ugotować czegokolwiek, to... Chyba po prostu zjemy te limpety, póki co. Nawet na surowo. Czym w sumie nie jest surowo, tylko tyle, co upieczemy. I w sumie dostałem już tyle, co zaraz odpływy. Jagódki też trochę podpieka. To ratatouille jest naprawdę badziewne. Chociaż można je zrobić dosyć prosto. W sumie nawet nie wiem, bo sobie wprowadzili tak szczerze, jak się tak głębiej zastanawiam. I teraz tylko liczyć na to, że jedna z moich palm już... Może nie tyle, co odrosły, co raczej wygenerowały kokosy. No i dziękuję, dziękuję, gro. Dobra. Jagódki... Zżarłem, może to był błąd. Ale jeśli zbieramy kokosy, to mamy farmę ryb. Chociaż będę musiał wrócić polować na pająki. Te. Jak zwykle coś się nie przewidziało. Chociaż polowanie na pająki nie powinno być aż takie problematyczne. Gdzie to jest? Nie, tego nie ścinamy. Oczywiście przyzwyczajenie. Ale niestety chyba kokosów więcej nie ma. Na farmery potrzebowałem czterech? Tak, czterech. No i jedwabiu, którego oczywiście zapomniałem wziąć. Dzięki, gro. To, że potrzebuję kokosów, nie oznacza, że masz mi je zrzucać na głowę. No, ale i tak dzięki. I może będzie wystarczająco dużo, żeby posadzić nową palmę. Udało się. Także no, kolejną palmę sadzimy. Trawy chyba mamy. Wystarczająco na dwie dni. I nie wiem. Wziąłem ze sobą te kupy w końcu? Czyli, że nie można ich nawozić, żeby szybciej rosły. A to szkoda. Mam nadzieję tylko, że naprawdę to wymagało mniej trawy niż... Tak nagle mi się zaczęło wydawać. I oczywiście jednej musiał zabraknąć. Bo jakby inaczej, nie mogę mieć tego, co przydałbym. Tak więc zostawię trochę tutaj śmieci. No i nie śmieci, ale takich rzeczy, których nie potrzebuję. I w sumie nie, dalej w całkowitym nieogarnięciu wracam na tamtą wyspę, muszę polować trochę pająków. I oczywiście nie ta tratwa, którą trzeba. Już nie ma co się dziwić. Jak nic tam, to jest szybsza. Chyba, że mi się tak tylko wydaje. Dobra. Zaraz straszny czas. Nawet nie wiem, czy będzie druga pełnia, czy tym razem już normalnie będzie noc. Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć. Chociaż tak teraz sobie uświadomiłem, że nie mam co jeść. Więc bitwa z pająkami może nie być najmądrzejszym pomysłem. Rzeczywiście są jakieś blisko pająki. Okej, dobra. Ja bym spróbował po prostu znaleźć pożywienie, ale... No widzieliście sami, jak to się skończyło. Ostatnio. Nie mam niczego. Też właśnie pająki są źródłem mięsa, mięso. Nawet te pajęcze mięso jest dosyć przydatne. I super, jest jedwab, chociaż ja chciałem mięso. Bardziej nawet od jedwabia. I na szczęście pełnia trwa dwa dni. To w ogóle teraz zmienili, że trwa tylko jeden dzień. I mamy mięso. O, jak super. Tylko, że teraz zżarłem wszystkie składniki. O, grzyb.
Więc jednak może, jeśli trochę więcej tych grzybów tu rośnie, to nawet się uda. Jagódki, jagódki, tak, 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 jagódki. A tylko co zostawić? Co mi to mogę zostawić? I to w sumie też. I teraz tylko znaleźć jeszcze coś. O, pająk. Kolejny mieny, zo. I teraz najważniejsze pytanie, nie. Dzikich jagód nie można dowozić. Dopiero te swoje. Dobra, ostatnia nadzieja. Grzybowe drzewo. Mam nadzieję, że wypadają z niego grzybki. Tak, 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 tak. Mamy materiały na klopsy. A zaczyna się jeszcze kokosy mogę poświęcić. I co tu zostawić? Bo znowu oczywiście są zapchane. A pochodnie. Więc zostało tylko tyle. Brakuje jednej trawy. Jedna trawa dzieli mnie od farmy ryb. I oczywiście jeszcze śmierć głodowa też może mnie dzielić od wszystkiego. Więc wiecie co? Może teraz bym trochę popływał, pozbierał tych wodnych chwastów. Wiem, że jest ich dużo w okolicy, nawet jeśli ma to spowolnić mój rozrost czy coś. Leżę trochę tych ziaren, które nazbierałem niby do farm, których i tak nie buduję. Chociażbym mógł. A nie, zapomniałem tram. Dobra, zerzę nawet wszystko. Niech ten Wolfgang się trochę pocieszy ze swoim. Kiepskim, bo kiepskim, ale zawsze jakimś nasyceniem. No i teraz w sumie wodne chwasty są już ostatnią nadzieją na przetrwanie. No one i w sumie te malicuzy też mogły być. W ogóle tak zauważyłem, że niektórzy z was się ciepiają naprawdę wielkich szczegółów w tym, co mówię. Ale na to, że ktoś, że mówię na meduzy, majtuzy, to już nikt nie zwraca uwagi. Nie, w ogóle. Oczywiście nie to, że chcesz, żebyście zwracali uwagę, tylko tak po prostu... Zauważamy taką szczególność, że to, że częste wypowiadanie słowa cóż, albo jakieś czyli, ponieważ takie różne rzeczy są wypominane, no w szczególności przez Helgę, co prawda, ale są wypominane. A takie już bardziej nawet nachalne elementy, jak przekręcanie nazw czy coś, to już nie. Zresztą ja akurat nie zrozumiałem, bo każdy może po swojemu nazywać wszystkie takie istoty galaretowo podobne. I mamy silnik alchemiczny. Wstawię go tutaj. Jest coś nowego ciekawego? O złoto mógł teraz z tych monet robić. I nic, tak szczerze. Tak szczerze, to nic nowego. A więc okej. Na start niech będzie, czy na początek w sumie, bardziej niż na start. Ryba. Nie mam ryb. A bym zrobił jakiś California Rolls. Mam jeszcze pół mięsa. Bo... Spicy chili albo monster lasagna. Jest pół na pół, wiecie co? Aż zaryzykuję. Mogę na tym przejechać dosyć mocno, ale ja chcę zaryzykować. Ja może dostanę tu chili. Dobra, kogo ja kumałuję. Moje szczęście raczej już zadecydowało, że będzie to monster lasagna. A żeby nie było, nie jestem czarnowidzem, może uda się jej dostanę chili. I chyba, że mamy wszystko też na rybią farmę. Mam nadzieję tylko, że ona nie wymaga jakichś zewnętrznych składników jeszcze dodatkowych. Czy ja coś powiedziałem na ten temat? No cóż. Tym razem już nawet nie ryzykuję, robimy klopsiki mięsne. Aha. To fish farm jest... w takich miejscach. Dobra, wiecie co, no...
Nie wiem, gdzie zostawiłem tratwę, ale fish farmy musimy już postawić. I tak, tutaj jest tratwa. Pewnie coś tam trzeba będzie raz na jakiś czas zrobić. Aha! Czyli. Okej, okay, czyli tak to działa. Więc jak szczerze, zmarnowałem bardzo dużo materiałów na. A coś, co nawet mi nie da żadnych bonusów, dopóki nie znajdę tej ikry, czy jakoś tak. Liczyłem na coś trochę innego kalibru. A coś sobie, co każdy gdzieś tutaj leżały, te całe ikry, czy jak to tam nazwać. Może jeszcze co leży na ziemi. A jeśli leży, to no cóż, jak leży, to będę mógł wykorzystać. I może ta farma nie okaże się totalnym niewypałem, na którym zmarnowałem cenne materiały, które mogą poświęcić na dowolne inne, bardziej przydatne rzeczy. Jakbyś tutaj to musiało leżeć. Okej, okay, dobra. Wiecie co, jeszcze zanim pójdziemy dalej, to nazbieram trochę tych... No, chwastów. Mogą mieć wędkę. Nałowić tutaj ryb. Mieć spokój w ogóle, ale nie, musiałem się zdecydować na coś innego. Skunksopłaszczki. Nienawidzę ich. To naprawdę wkurzające, mogą zatruwać i w ogóle. Nie pamiętam, czy już mieliście do czynienia z zatruciem na moich odcinkach, czy nie. No i cóż, może tym razem będę miał spokój na tyle, żeby te walizki zebrać. Mam tam, że tutaj coś było. No nawet nie wiem, co tu było, jakaś żywność pewnie, ale już, no, zniszczona. Paralowce, zawsze trochę czegoś. I maczeta. I tutaj mamy... Znowu jakaś żywność prawdopodobnie była i... Teraz mam już zapas łopat na bardzo długi czas. O, właśnie tak swoją drogą też zauważyłem, że to już ostatni dzień naszych... spotkań, tak. Za chwilę kończy się odcinek. A ja muszę tylko dotrwać w odpowiednim czasie do miejsca, w którym mam ognisko. Albo przenocować na łódce z pochodnią. Tak więc, no, odcinek całkowicie nieudany, jak nic. Jeszcze popłynę trochę za nim. To było dziwne. A, okej. Okay. Czyli fale mogą gasić pochodnie? Tego nigdy nie zauważyłem, a jednak, no cóż, to jest chyba taka podstawowa w sumie nawet mechanika. Dobra, więc jak wrócę już do domu, nie da się tak to nazwać, czekają na mnie klopsy mięsne. Ale w ogóle kulki mięsne bardziej niż klopsy mięsne, bo da się zrobić klopsy z czegoś innego niż mięso. Nawet nie będę wnikał w takie szczegóły. No ale cóż... Udało się nam przetrwać. Już 12 dzień, jak nic, to być rekord. A więc powinienem już kończyć, ale pozwólcie, że jeszcze tylko po prostu dopłynę bezpiecznie na miejsce, żeby potem nie było, że specjalnie śmierciłem Wolfganga czy coś. Żeby nie było, nie mam takie już przemyślenia ze względu na to, że nie lubię tej postaci, a w sumie mamy odblokowane coś nowego, więc miło byłoby sprawdzić nowość, a nie grać czymś, co już każdy zna. I jeszcze na dodatek ja nie lubię. Myślałem, że jak coś jest woda, to będę mógł na to wejść, a jednak niestety nie. Chociaż jest to trochę takie, powiedzmy, niepokojące, że woda zlała całkowicie tamtą wyspę. Chociaż akurat to, że będą przypływy i w ogóle, to temu się spodziewałem. Ale dobrze, mamy klopsiki. A więc na końcu om nom nom. No i na tym kończymy odcinek. Dziękuję wam za uwagę i w ogóle do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!